Hej, cześć, siemanko! Chcecie wiedzieć, jak zbudować taki odlicznik czasu, jak widzieliście na początku? Tak, to zapraszam Was do oglądania. Na początku musimy dodać dwa nowe obiekty, czas oraz P. Mogą to być inne, to zależy od... Teraz musimy też ustawić wyświetlanie czasu po prawej stronie, komendą, którą widzicie na ekranie. Wszystkie komendy i tym podobne będą zamieszczone w opisie, więc możecie je sobie spokojnie skopiować, nie trudząc się ich przepisywaniem. Budowa jest bardzo prosta i przejrzysta, więc nie będę Wam tego komentował. W obydwu command blockach wpisujemy